Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej porannej kawie portalu mojebrzesko.pl. Moim Państwa gościem jest dzisiaj burmistrz miasta Brzeska, pan Grzegorz Wawryka. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam wszystkich mieszkańców gminy Brzesko. Panie burmistrzu, rok 2009 to rok ważnych inwestycji dla miasta. Chciałbym najpierw zapytać o sprawę Regionalnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego. Wiem, że to jest inwestycja planowana na 2 lata. Chciałbym zapytać, na jakim ona jest etapie i kiedy będzie jej finał, jaka to jest kwota, na jaką kwotę opiewa ta inwestycja? Tak, na ten rok przygotowaliśmy wiele inwestycji. Jedną z najważniejszych inwestycji jest budowa Regionalnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego. W ubiegłym roku wykonaliśmy kompletną dokumentację, złożyliśmy stosowny wniosek i ten wniosek został pozytywnie zaakceptowany. W tej chwili otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 13 milionów. Z zarządem województwa, z panem marszałkiem podpisaliśmy umowę na dofinansowanie. W tej chwili jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu. Kwota całego zadania to jest blisko 18 milionów. Ten obiekt chcemy zrealizować w cyklu 2-letnim. Mam nadzieję, że uda się rozpocząć budowę tej inwestycji w połowie roku. I za 2 lata obiekt będzie oddany do użytku. Ważną rzeczą jest, że obiekt ten będzie nosił imię papieża Jana Pawła II. Panie burmistrzu, są opinie takie, że czas, powiedzmy sobie, tego spowolnienia gospodarczego, który inni nazywają też kryzysem, jest to czas, w którym nie należy realizować inwestycji. Pana zdaniem to należy te inwestycje realizować, czy ich nie należy? Jak pan to ocenia? Myślę, że czas kryzysu ma zalety i wady, ale zaletą jest to, że też część inwestycji, czy koszty generalnie inwestycji spadają. Obserwujemy, że przetargi, które w tej chwili ogłaszamy, wartości spadają, więc można te inwestycje w dobie kryzysu zrealizować trochę taniej. I to jest ta zaleta i z tego chcemy skorzystać. Panie burmistrzu, według planów budżetu wreszcie doczeka się remontu takiego generalnego z kanalizacją, z tego co wiem, także z chodnikiem i z drogą ulica Solskiego. Czy to jest tak ważna sprawa, że warto na nią wydać 8 milionów złotych? No myślę, że jest to jedna z najważniejszych ulic w Brzesku. Jest to droga wojewódzka, niemniej jednak przebiegająca przez główną część miasta, część przemysłową. Dlatego podjęliśmy takie starania. Gmina z własnych środków wykłada 2,5 miliona złotych. 5,5 miliona to będzie dotacja z zarządu województwa. W tej chwili jest przygotowana dokumentacja i tą inwestycję w najbliższych tygodniach rozpoczniemy. Co będzie wykonane? A więc przede wszystkim nowa nawierzchnia, wyremontowana kanalizacja, nowe chodniki i to jest odcinek od samego dworca PKP aż do drogi numer 4. Końcowym etapem, bo ta inwestycja będzie realizowana w 2 etapach, będzie budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Solskiego, Okulickiego i Szczepanowskiej. Panie burmistrzu, rozumiem, że w 2 etapach, to znaczy też w 2 latach, czy w jakim okresie ona będzie realizowana? Chcemy to zadanie rozpocząć w najbliższych tygodniach, natomiast zamierzamy zakończyć w przyszłym roku w drugiej połowie. Panie burmistrzu, w Brzesku trwają także prace związane z nowymi miejscami parkingowymi. Ile będzie tych nowych parkingów? Najważniejszy z nich, których bardzo łatwo jest widoczny dla każdego mieszkańca, który podjeżdża do urzędu miejskiego, to taka pięta Achillesowa, że do tej pory był problem z tymi parkingami. Po drugiej stronie ulicy jest taki większy parking budowany. Tak? Kiedy ta inwestycja zostanie zakończona? Dokładnie tak. Obserwujemy, że samochodów przybywa, a miejsc parkingowych za dużo nie było. No właśnie. W tej chwili na ukończeniu jest parking po drugiej stronie urzędu. Myślę, że ten parking przede wszystkim będzie do dyspozycji tych mieszkańców, którzy korzystają z urzędu, którzy często przyjeżdżają do urzędu załatwiać różne sprawy, ale i również inne parkingi w tym roku chcemy realizować. Przy ulicy Żwirki i Wigury na terenie należącym do parafii świętego Jakuba będzie rozbudowany parking w tym roku. Kolejny parking chcemy zakończyć jego budowę przy cmentarzu przy ulicy Czarnowiejskiej. Inne parkingi, które na terenie miasta funkcjonują, poddamy w tym roku remontowi. Więc myślę, że powierzchnia parkingowa w tym roku ulegnie znacznej poprawie, że po prostu przybędzie sporo nowych parkingów. Natomiast ten parking po przeciwnej stronie urzędu już w najbliższych tygodniach będzie oddany do użytku. Panie burmistrzu, czy ten parking będzie płatny? Na dzień dzisiejszy będzie on niepłatny, natomiast zobaczymy, ale chyba zostawimy ten parking tak jak dotychczas niepłatny. Chodzi o sytuację taką, w której tak naprawdę jest on budowany z myślą o ludziach, którzy przyjeżdżają tak naprawdę do urzędu, żeby mogli zaparkować. Tak? I stąd z tego powodu on będzie niepłatny, rozumiem. Panie burmistrzu, wodociąg w Porębie Spytkowskiej,
To jest też plan na ten rok. W jakiej kwocie ta inwestycja się zamknie i czy uda się ją w tym roku zrealizować? No, jest to duża inwestycja. Poręba Spytkowska jest jedyną miejscowością w naszej gminie, która nie ma wodociągu. Jest to dość, tak jak powiedziałem, duża miejscowość rozłożona po różnych częściach. I dlatego zadanie będzie dość kosztowne, bo wartość kosztorysowa to blisko 18 milionów złotych. To zadanie rozłożyliśmy na kilka etapów. W tym roku będziemy realizowali pierwszy etap, a jeśli starczy środków, to chcielibyśmy również wykonać drugi etap tego zadania. Przewidujemy, że wodociąg, że woda w Porębie popłynie za jakieś 2-3 lata. Mm-hmm. Czyli to jest, czy ta inwestycja jest w całości realizowana ze środków gminy, czy z jakichś wsparcia? W tej chwili rozpoczęliśmy realizację tego zadania z własnych środków, natomiast zamierzamy ubiegać się o środki unijne i w najbliższym czasie stosowny wniosek złożymy. Mm-hmm. Panie Burmistrzu, trwają także już zebrania sołeckie, które jakoś podsumowują półmetek, no, znaczną część pracy i z drugiej strony podczas tych zebrań jest dyskutowana z mieszkańcami sprawa nowych inwestycji, nowych planów. Chciałem zapytać, jakie są reakcje mieszkańców po tych zebraniach, w których Pan uczestniczył? Mieszkańcy są zadowoleni z tych inwestycji, które są realizowane, czy jakoś mają inne wizje, inne oczekiwania? Generalnie te spotkania są bardzo ciekawe. Dowiadujemy się o oczekiwaniach mieszkańców, o tym, jak oni odbierają te działania, które gmina podejmuje. One mają charakter, bym powiedział, pozytywny. Jesteśmy zadowoleni z odbioru tych spotkań. Wiele inwestycji, które planujemy, jest przyjętych pozytywnie. Chcę powiedzieć, że w tym roku planujemy w gminie rekordową ilość inwestycji. I tych większych, i tych mniejszych. No właśnie, łącznie będzie około 60 inwestycji. Panie Burmistrzu, na jaką kwotę tak wydatki materialne, czyli wydatki inwestycyjne w budżecie tegoroczne? No, samych środków gminnych to jest przeszło 20 milionów. Natomiast ze środkami zewnętrznymi, które pozyskamy, ta kwota będzie znacznie, znacznie większa. Przypomnę tylko, że na przełomie grudnia i stycznia udało nam się pozyskać przeszło 20 milionów środków zewnętrznych, więc myślę, że gro tych inwestycji będzie wsparta środkami zewnętrznymi, z środkami unijnymi, a zabiegamy również o kolejne środki, więc myślę, że te inwestycje, które część będzie zrealizowana w tym roku, ale są też inwestycje wieloletnie, będzie wsparta w sposób znaczący środkami zewnętrznymi. No w tym roku wydatki gminy będą rekordowe, bo obejmą kwotę 94 miliony złotych, więc jest to znaczący wzrost, bo blisko 20 milionów w stosunku do roku ubiegłego. Panie Burmistrzu, czy aplikujecie na tym jakieś środki też na tym etapie, czy jakie ewentualnie takie ważne wnioski jeszcze składać o środki zewnętrzne? Na cały czas składamy wnioski, bo są uruchamiane różnego rodzaju nabory. Tak. Przypomnę, chociażby w tej chwili będziemy starali się o środki na duży projekt, na kanalizację. To jest kwota 37 milionów złotych. Mamy nadzieję, że ten wniosek będzie pozytywnie rozpatrzone, że te środki uzyskamy i będziemy kolejną część gminy mogli skanalizować. Panie Burmistrzu, jest jeszcze wiele planów związanych z chodnikami i z drogami w tym budżecie. Chciałbym, jakby Pan pokrótce przeanalizował, jakie najważniejsze inwestycje w tym obszarze będą realizowane. Można zauważyć taką rzecz, że mieszkańcy oczekują budowy chodników, dróg, remontu istniejących chodników i dróg z tego tytułu, że poprawia to w sposób znaczący stan bezpieczeństwa. Przybywa samochodów, ruch jest bardziej wzmożony, następują inwestycje. W najbliższym czasie przez teren naszej gminy będzie przebiegała budowa autostrady, więc na pewno ten ruch będzie wzmożony. Dlatego zaplanowaliśmy znaczną nie więcej środków na budowę chodników, dróg i przyjęliśmy taką zasadę, że co roku w każdej miejscowości naszej gminy chcemy wybudować przynajmniej jedną drogę. To na zebraniach mieszkańcy, sołtysi, radni wskazują, gdzie w danej miejscowości ma powstać ta nowa droga. Gdzie jest najpilniejsza potrzeba. Tak, dokładnie, która ma mieć nową nawierzchnię. W mieście również na spotkaniach osiedlowych, zarządami osiedli typujemy te drogi i te inwestycje, które są wskazywane, następnie są realizowane. Panie Burmistrzu, wywołał Pan ostatnio w tym wcześniejszym zdaniu jeszcze temat zjazdu z autostrady, czy już kiedyś Pana o to pytałem, czy liczy Pan na to, że uda się sfinansować łącznik i tam zjazd z autostrady w Brzesku, czy sądzi Pan, że będzie musiała to gmina jednak z własnych środków? No, mamy nadzieję, zawsze były takie deklaracje ze strony Generalnej Dyrekcji, że ten zjazd będzie finansowany ze środków budżetu państwa.
jestem przekonany, że tak powinno się stać, ponieważ ten łącznik jest bardzo ważnym łącznikiem. To jest łącznik w kierunku Nowego Sącza. Zresztą koszt takiej inwestycji jest bardzo duży, więc gminy chyba nie byłoby stać na realizację tego zadania i myślę, że te deklaracje, które były przez wiele lat składane, zostaną spełnione i środki się na to znajdą. Dobrze, dziękuję panie burmistrzu. Moim państwa gościem w dzisiejszej porannej kawie był burmistrz miasta Brzeska, pan Grzegorz Wawryka. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy Brzesko. Dziękuję bardzo.